mówimy o Holokauście, myślimy zazwyczaj o tych tysiącach Polaków, którzy z narażeniem zarówno swojego życia, jak i swoich rodzin ratowali Żydów lub całe żydowskie rodziny. I to oczywiście jest prawda. Najwięcej medali sprawiedliwych wśród narodów świata Instytut w Yad Vashem przyznał właśnie naszym rodakom, około 7 tysięcy. Tak naprawdę Polaków ratujących Żydów było znacznie więcej. Ocenia się, że mogło ich być nawet 40 tysięcy. Ale historia nigdy nie jest tylko czarna lub tylko biała. Zazwyczaj jest szara. Tak samo było w tym wypadku. Oprócz Polaków, którzy ratowali Żydów, byli tacy, którzy ich wydawali, wykorzystywali lub wręcz mordowali. Przedstawię Państwu dwie historie związane z naszym gettem w Czachulcu. Pierwsza kończy się szczęśliwie. I o dziwo, do 2016 roku była ona kompletną tajemnicą. Bohaterowie w nią zaangażowani nie mówili o niej nikomu. Druga historia to dramat, który jest powtarzany na terenie wsi Nowy Świat, Marcjanów, Żabiniec, Będziechów od dziesięcioleci. Historia powtarzana jest w różnych wersjach. Ta, którą Państwo usłyszycie, jest prawdopodobnie najbardziej prawdziwa, dlatego że opowiedział ją bezpośredni świadek tamtych wydarzeń, nieżyjący już pan Wiktor Morusiński, w którego domu, kiedy on miał kilkanaście lat, cała akcja miała miejsce. Posłuchajmy. Jestem Daniela Małolepsza z domu Czapla. Mam 82 lata. Wiem, że to była chata w lesie. I tak żeśmy tam podeszli do tego. No i ten Żyd, a ojciec go znał, bo to był krawiec z Turku i on szył wszystko, co tam potrzebował ojciec. I to z tego go znał. No i widział go też, że go tam wieźli, więc go tam odszukał. No i pamiętam, jak ten Żyd mówił do ojca: niech panie Czapla, niech pan mi przechowa to dziecko, bo nas to i tak już pozabijałem, to nas to już i tak nie będzie, ale to dziecko. No i mówi: niech pan patrzy, ona umie patrzeć. I ta dziewczynka się żegnała. To wydawało się, że ona była taka, bo ja byłam wysoka, a ta Żydówka może w ten czas była niższa, ale musiała być starsza, bo wyrosła z płaszczyka, który mnie kupili. I jeszcze na mnie ten płaszczyk był dość duży. Taki, pamiętam, różowy płaszczyk. No i ojciec tak później mówił, że tak mu powiedział: dobra, no nie ma sprawy. Ale nie myślał, że tych Żydów będą zabijać. Więc dał mu słowo, ale tak nie był przekonany, że to daje słowo tak naprawdę na słowo. No a potem się okazało, że to było konieczne. No i ja to tak pamiętam, to już ten czas to było zimno, to już była późna jesień. I ta Żydóweczka, ja stałam tak na mostku, sklep był w rogu domu tutaj z tej strony, nie tam jak przedtem był tam, tylko tu był w takim mniejszym pomieszczeniu. I światło się świeciło i tam ludzie byli w sklepie, ja stałam tam na mostku, a ta Żydóweczka gdzieś wyleciała tam za obory. I do mnie i mówi: gdzie jest pan Czapla? Ja mówię: to czekaj tu, a ja będę go szukać. No i przeprowadziłam tego ojca. Ojciec wziął ją tam na bok, coś pogadali. A za chwilę słyszę, ten ojciec na nią krzyczy: co ty mi tu, wynoś mi się tu stąd, żebym cię tu więcej nie widział. Ja mówię: co ten mój ojciec tutaj z nią rozmawiał, a teraz tak na nią krzyczy.
Ale to takie było, że bo ludzie przecież tam chodzili koło sklepu i tego, żeby nie było, że on tą Żydówkę przyjmuje, nie? Ale na drugi dzień idziemy do babci, a babcie z Miłaczewka wywieźli tam po mąkach. Była taka stara chata, tam były takie piaseczki, ziemia. To babcie tu z Miłaczewka wywieźli z dobrego gospodarstwa, bo tu Niemcy przyszli. A babcie tam wywieźli. My tam na drugi dzień idziemy, a ta Żydówaczka tam jest. U tej babci była, ale tam się ktoś zaczął już interesować tym dzieckiem. Bo tam było takie stodoła i tam było takie pługi, coś tam, i że tam było wejście do takiego... Odgrodzone było. Odgrodzone, ale nie wejście tu przez stodołę, tylko tam od tego taka szopa była, ale ona nie była zamknięta, tylko taka, żeby tam na te narzędzia nie leciała woda. I że tam było wybite takim słomą takim od środka. I ją tu przyprowadzali, dlatego że słyszałam, jak kiedyś ktoś powiedział, czy ojciec, czy ktoś tak powiedział, ją trzeba na słońce trochę wyprowadzić, bo jest blada jak trup. No i tak do tego w tym domu, ale pilnowali, że jakby ktoś wszedł, żeby od razu na strych. I ten facet także wszedł już po dwórze i ktoś krzyknął, żeby uciekała. I ona na ten strych, ale ja też za nią poleciałam. Ale ten facet już musiał zauważyć, że krzyczeli, że niby na mnie krzyczą, bo ona to miała zapowiedziane, że ma nie schodzić nigdy. Jak ktoś jest. I ten ktoś mówi, to tak pamiętam jak dziś, że tam na górę ktoś wleciał. A najpierw ktoś mówi, a to koty, może koty, bo tam jakieś było trochę szuranie, coś słychać. No jak zaraz wleciałyśmy, to coś tam było słychać. A ten facet mówi, nie, to jakieś dzieciaki. No a ten, to ojciec mówi, to Danka może tam weszła, schodź no tutaj i tak mnie woła, ja schodzę, pamiętam taka drabina była ze szczebli, taka drewniana i tam było takie, nie było tam schodów żadnych, tylko takie i no ja schodzę, a ten facet mówi, że tam chyba jeszcze jedna była, no to już się wystraszyli w ten czas, bo mówią, no jak... Jak już facet widział, to może kogoś przeprowadzić, nie? No i także od tej babci była bardzo szybko zabrana. I no też dopiero jak tam chodziłam, to dowiedziałam się, że ona jest do Tyczkowskich. Nazywali się Tyczkowscy. To byli rodzice tej Heleny i Waci. Bo były dwie córki. Chłopaków to nie pamiętam, tylko tych Tyczkowskich pamiętam, że tak się ładnie do siebie mówił. Ona na niego mówiła Adaś, a on Marychna. I to tak mi się podobało, że tak ładnie do siebie mówił. I potem do tych Tyczkowskich to stale chodziliśmy tam. Zawsze ojciec coś tam miał ze sobą, niósł, tam nie wiedziałam co, ale tak się domyślam, że na pewno jakąś żywność donosił tam. Bo ojciec Egiertowi, temu Niemcowi, musiał świnie zabijać, tę wódkę robić, no to musiał tam zawsze pewno umiał zabrać, żeby, no że tam bardzo często, a zawsze z dzieciakiem to tak nie... Idzie się samemu trochę inaczej, a z dzieciakiem też inaczej, nie? I najpierw to ojciec chciał, żebym ja się z nią bawiła, ale oni się nie godzili. Nie, ona tu jest już ma i nikt nie widzieć. No, to tak, ojciec to tam pewno ją widział jeszcze, tam może do niej wchodził nawet, bo że w tym taki gospodarczy tam jest. No to pamiętam to tak, jak tam było w ten czas.
Od ulicy, jak ktoś szedł od drogi do domu, było kawałek. Bo pamiętam nawet, jak Ruscy jechali tak samochód za samochodem tego wojska, to mnie kazali iść do domu, a ja, no, przekorny dzieciak, poszłam i machałam tym ruskim tak. I zrobiło się ciemno, potem już przez pola, zawsze do babci tam przez pola szłam. A potem się bałam przez te pola i szłam po drodze, ale przez po drodze nie mogłam iść, bo jechały samochody. To szłam za tą drogą, no to przyszłam taka ubłocona i mamusia mówi: Boże, kochany, gdzie ty byłaś? Ja tu ze strachu umieram. Ojciec pojechał, zabrali go Ruscy, pojechał świnie zabijać tam u Kozłowskich na kolonii. Pojechał świnie zabijać i już go nie ma tyle czasu, ciebie też nie ma, ja tu sama nie wiem, co mam robić. Z zawodu był rzeźnik, dlatego Niemcowi musiał robić, a robił dobre wędliny, to Niemcowi odpowiadało. I robił, temu Niemcowi musiał świnie zabijać i robić, bo tam żandarmi stale przyjeżdżali. To ten Erkiet, no tak. I zresztą on go znał, ojca mojego, od przedwojny. Znał, że to nie jest taki chlas tu czasu, co tam wcale głupio gada, jak to niektórzy tak. I on nie był zły wcale taki do ludzi. No musiał, bo też Polakom jak się za dużo pozwoli, to wiadomo, o co teraz wyprawiają niektórzy. I wszystko im się nie podoba, nie? A tu we wojnę to nie było, że się komu co nie podobało. Bo jeszcze Erkiet był kulawy na nogę, bo gdzieś tam się nogę zwichnął, potem nogi mu nie naprawili i już kulał do końca. To jak tylko co, to za ralachą komuś przyłożył i już był spokój. Ale na przykład była taka sprawa, że ktoś dał mojemu ojcu wiadomość, że Marecki, stary Marecki, Pawliczki ojciec Marecki, idzie na kogoś tam naskarżyć. Nie wiem, jak mu było imię, tylko pamiętam tego dziadka starego, że idzie naskarżyć na kogoś, na jakiegoś Polaka idzie naskarżyć. I to mój ojciec na rowerek i do sołtysa. No i sołtys go dogonił, pod Kowalami już był. Takie mu tam lachy dał, ale nie to za to, że idzie skarżyć na kogoś, tylko za to, że nie robi, no bo nie mógł, że broni Polaka jakiegoś, nie? Tylko, że nie robi, tylko łazi. No i takie mu tam lachy dał temu Mareckiemu, pamiętam, że ojciec zawsze mówił, że i tak jeszcze nieraz ojciec opowiadał, że jak zawsze jak szedł, sprawdzał, co tam kto ma, nie, czy świnie, czy króliki, czy co. No to taki był Erkiet, że jak szedł i tam gdzieś króliki, to machnął nogą, żeby ten królik się schował, bo to nie chowali w klatkach, tylko tak w gnoju były, no tak łaziły, nie? No to ojciec mówi, że niektóry Polak jakby zobaczył, to już by to spisał, a on nieraz nogą machnął tak w bok, żeby ten królik się schował. Także nie był taki zły, bo jak łapanka była, to zaraz Erkiet ojcu dawał, no tu, a te Niemcy nie wiem czemu, ale tak się bali wiatraka, oni nie podeśli pod wiatr. Bali się, że tam może ktoś gdzieś ich zabić czy co, że wszyscy się na wiatraku i powiedział Erkiet ojcu, że ich się chowają na wiatraku, oni nie wejdą pod wiatr. Thank you.
dużo ludzi, co miał ojciec zaufanie do nich, że mógł powiedzieć, to powiedział. I mój ojciec jeszcze na koniec wojny to się pobił z tym sołtysem. Zalazł on taki podsołtys, jakby był tam na tej kolonii, tam nie sołtys taki, no tak pomagał tym Eckertowi. Ale bardzo się tym Eckertowi tak podawał, tak mu chciał się przychlibić tak, a on nie lubił tego. No i tak były chrzciny, tego jeszcze tego sołtysa, tego Eckerta na zakrzesnego zaprosił ten zalaz. I tak na tych chrzcinach i ojciec jeszcze mój wytrzymywał, dokąd mnie powiedział, że jakoś jako Polaka, jako coś źle o Polaku powiedział. I Polak wymienił to. Mój ojciec nie wytrzymał i się zaczął z Eckertem bić. Też był pijany, może pod czyżbym, by to nie zrobił. Ale nie bał się też tego Eckerta, bo dlatego, że on swojego syna miał na wschód na wojnę wysłać i go nie wysłał. Ten chłopak się ukrywał. Mój ojciec do tej kryjówki jeszcze mu nieraz jedzenie tam donosił. Wiedział wszystko. I dlatego no wszyscy już mówili, no już teraz czapu, nie, już go wywiozą, już do tego, a nic to nie było. Nawet jeszcze jak wyjeżdżali Niemcy, już ta wojna i wszyscy uciekali, nie? To przyszedł do nas, żeby uciekać z nim razem. Uciekajcie, bo tu przyjdzie front, tu będzie masakra. A mój ojciec mówi, jak mam zginąć, to zginę, ale tutaj nigdzie nie pojadę. Mamusia jeszcze mówiła, może uciekajmy, a ojciec, nigdzie nie pojadę. Tutaj jest moja Polska, jest Polski, nie będę uciekał. No i dobrze, bo tu u nas nie było żadnego frontu, nie? No i tak mówię, że no mnie to się dużo takich rzeczy przypomina, nie wszystkie, ale takie dużo. A jeszcze o tych Żydach, to znaczy, że wprost naszego domu stała żółta tablica z napisem, że za pomoc Żydom i za zabicie świni kara śmierci. Tą tablica to jeszcze po wojnie stała, pamiętam. Taka pomiędzy tą, jak mleczarnia tam była, nie? A tą drogą na tym skrzyżowaniu jest taka żółta, duża tablica, że każdy już tam z daleka widział. I teraz taka sytuacja, że ogłaszali, że będą Żydów zabijać i żeby tam jechali wszyscy, szli zobaczyć. No. I mój ojciec mówi, no nie pojechałbym, no ale przecież pojadę, zobaczę, czy tego Żyda nie zabili, nie? I potem jak przyjechał, to mówi to, mamusia go się pyta, i co? A ojciec mówi tak, a mamusia mówi, jego też? A on mówi, jego też. Żydówka Utyczkowski była do końca wojny, jeszcze po wojnie. Bo tu po wojnie ją dopiero zabrali, nie? Była Tyczkowski, i wie pan co, jeszcze to tak już nie będę czytać, opowiem. Ta Helena, to starsza była Helena Dwaci czy Wacia, nie wiem, ale któraś, że Helena wpuściła, wszystkim ogłaszali, że Helena wpuściła rybki młode do stawu i nie wolno się kąpać tam. No ale było taki upał, to my te dzieciaki tam nie umieliśmy się kąpać, tylko siedzieliśmy w tym stawie. No i ktoś krzyknął, że lecą i to leciały tak ta Helena, Wacia i ta Żydówka. Ale to już leciała duża dziewucha, a ja jeszcze byłam mała. To ja tak, tych pierwsze, to mi się wydawało, że ona była nieduża. Mówili, że Żydzi przyjechali i ją zabrali. No a potem się dowiedziałam, że ją zabrali, przeszkolili i była prokuratorem w Kaliszu. Mój ojciec był taki antykomunista i jak tą Żydówkę zabrali, że na tego prokuratora, to mój ojciec się cały czas wypierał, nic nie chciał się przyznać, że on w ogóle ją przetrzymywał, tą Żydówkę, że tam ją się zajął, że tego, nic o tym nie chciał nawet słuchać, mówił, że to nieprawda, że wygonił Żydówkę i tak.
Bułkowie byli rodziną żydowskich kupców z Turku. Zajmowali się handlem zbożem. Mieszkali na wprost kościoła po drugiej stronie placu Sienkiewicza. Tam też był ich magazyn zbożowy. Trudno powiedzieć, czy do getta dostała się cała rodzina, czy jedynie matka z synem o imieniu Bronisław. Wiemy, że Bronek nie miał jednej ręki. Świadkowie mylą się w tej chwili w zeznaniach na temat, która to była ręka. Jedni mówią, że lewa, druga, że prawa. Prawdopodobnie Bronek dostał się w 1939 roku podczas próby ucieczki z miasta w oszczał niemieckiego lotnictwa w okolicach Uniejowa i na skutek ran trzeba mu było rękę amputować. Przed pacyfikacją getta Bułkowie z niego uciekli i znaleźli schronienie u polskiego gospodarza na Nowym Świecie. Gospodarz nazywał się Tomczyk. Jak sam opisuje, ukrywał on Żydów w komórce bez okna, dobudowanej do mieszkania. Drzwi do tej komórki były schowane, ukryte za szafą. Żydzi mieli tam wiadro do zaspokajania potrzeb fizjologicznych, a na zewnątrz mogli wychodzić jedynie w nocy. Przebywali w tym ukryciu do wiosny 1943 roku, kiedy to Tomczyk ich po prostu zwyczajnie wyrzucił. Oficjalnie zrobił to dlatego, że fakt ukrywania żydowskiej rodziny stał się powszechnie znany i bał się o swoje życie. Tak przynajmniej opowiadał po zakończeniu wojny. Osobiście uważam, że Żydom skończyły się pieniądze, które Tomczyk pobierał za ukrywanie, za przechowywanie. Dlaczego? Dlatego, że po wojnie kupił on swojemu synowi gospodarkę. Skąd u biednego, małowolnego chłopa gospodarującego na przysłowiowych piaskach znalazło się tyle pieniędzy, że stać go było na zakup całej gospodarki. Prawdopodobnie były to pieniądze pobierane od bułków. Po wyrzuceniu przez Tomczyka bułkowie znaleźli się naprawdę w tragicznej sytuacji i pomógł im dopiero Galewski, z którym znali się jeszcze przed wojną. Galewski był właścicielem młyna, właśnie tego młyna, od którego pochodzi nazwa całego getta. To on pomógł im wykopać ziemiankę. Ziemianka była przygotowana, była zamaskowana naprawdę w doskonały sposób. Praktycznie nie była widoczna z zewnątrz. Wejście do niej ukryte było pod sosnowym wykrotem. Przebywali w niej do lipca 1943 roku, kiedy to gospodarz o nazwisku Walczak, zbierając grzyby, przypadkowo wszedł na dach ziemianki i zdziwił się, że ziemia dziwnie pod jego nogami się ugina. Zbadał więc teren, odkrył wejście i następnie poszedł do Tokar, gdzie o swoim znalezisku powiadomił miejscowy posterunek żandarmerii. Niemcy przyjechali bryczką i według opowiadań świadków natknęli się w okolicach niedaleko ziemianki na matkę, którą natychmiast zastrzelili. Następnie kazali Bukowieckiemu, był to rolnik, który mieszkał może 200 metrów dalej, przyjść i zakopać ciało nieszczęsnej kobiety. Bronek Bułka ukrywał się jeszcze przez miesiąc, kiedy został złapany pod Będziechowem. Rodzi się pytanie,
skąd mieli żywność, kiedy ukrywali się w lesie. Żywność dostarczali im zaprzyjaźnieni polscy rolnicy. Na przykład moi dziadkowie również pomagali bułkom w ukrywaniu się. Przy studni było wiadro z wodą, także wieczorem, kiedy przychodzili, to nie musieli tej wody z głębokiej studni nabierać. A kiedy babcia piekła chleb, to w sobotę w piecu pozostawiała mały bocheneczek, to był właśnie chleb dla bułków. Oznaką, że teren jest czysty, że można wejść, była lampa naftowa stawiana w małym oknie, które zostało w tym celu właśnie przez dziadka wykute w komorze. Światło było dobrze widoczne, ponieważ w linii prostej do miejsca ukrywania się bułków było około 400 metrów. Moi dziadkowie mieszkali poza wsią. Najbliższe zabudowania były około 500 metrów dalej, a więc teren był stosunkowo bezpieczny. Kto pomagał Bronkowi po zamordowaniu matki, tego nie wiemy. Prawdopodobnie takich zaprzyjaźnionych rodzin było więcej. Z tyłu za mną jeszcze w roku 1978 znajdowały się dwie mogiły. Niestety po wykarczowaniu starego drzewostanu jakiś bezmyślny kierowca, traktorzysta, czy to przy zrywce drewna, czy też przy naoliwaniu nowych pasów pod nowe nasadzenia, jednym przyjazdem zniszczył to, co było pamiątką po ludzkiej tragedii przez 40 lat. Chasodim vesalmud et oyero, eyelu devorim sheyer ein elov meshiur, eyelu devorim sheyen elov meshiur, apeyo. Chasodim vesalmud et oyero, eyelu devorim, eyelu devorim, sheyen elohem shiyur, eyelu devorim. Światła, które widzą Państwo na horyzoncie kilkaset metrów dalej, należą do zabudowań wsi Będziechów. Wszystko się zgadza. Pora roku, czas, miejsce, godzina. Było to 78 lat temu. Był lipiec. Rozpoczynały się żniwa. Gdzieś w tym miejscu młody bułka pobłądził. Kiedy zobaczył kilku mężczyzn zbliżających się do Będziechowa, spytał ich o miejsce, w którym się znajduje. Skąd mógł wiedzieć, że to na pozór banalne pytanie spowoduje, że w dniu jutrzejszym zakończy życie? Podczas II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi nie posiadali jeszcze energii elektrycznej. Ta pojawiła się na tych terenach dopiero w połowie lat 60. Dlatego wieczorami posługiwano się światłem lamp naftowych, a jeżeli nafty zabrakło, używano tradycyjnej świecy. Młody bułka nawet tego był pozbawiony. Nie wiemy, gdzie spędzał noce. Być może w lesie, a może na noc po cichu wchodził do pustych w tym czasie chłopskich stodół. Tego nie dowiemy się nigdy, chociażby z tego powodu, że wszyscy bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń
dawno już nie żyją. Najdokładniejszą relację na temat ostatnich 12 godzin życia Bronisława Bułki złożył pan Wiktor Morusiński. Cała historia działa się w domu jego rodziców na jego oczach. Niestety nie zachowała się kaseta z dokonanej rozmowy. Miała ona miejsce w 2004 roku, ale dysponujemy bardzo dokładną translacją tekstu. Posłuchajmy. Pamiętam, że oni z getta uciekli. Ukrywali się w lesie. Tam schron mieli. Najpierw złapali tą matkę, a dopiero później Żyda. Matka została najpierw w tym schronie zabita, a on później. Jak byłem u Niemca, to tego Żyda złapali. Jak go złapali, to był Wieczorek Antek, Józef Cepiński, Werbiński Mietek i taki z Madalina. Nie wiem jego nazwiska. Ten Żyd szedł pod wieczór i po niemiecku do nich mówił, bo chciał niby wiedzieć, gdzie to getto się znajduje, bo on zapomniał. Ten z Madalina, pamiętam, że miał krzywe ręce, ale nie wiem, jak się nazywał. Mu odpowiedział. On umiał dobrze mówić po niemiecku, bo tam z tymi Niemcami na Badalinie był. Parzyński też znał niemiecki. Więc jak zaczęli mu po niemiecku odpowiadać, to on zaczął uciekać. Jak zaczął uciekać, to oni zaczęli go gonić. Ruszyli za nim i dogonili go. Wtedy zobaczyli, że to Żyd. Nie było innego sposobu i trzeba było to zgłosić do Ulerta. On był tu sołtysem. Przyprowadzili tego Żyda do nas na podwórze. Jeszcze stare mieszkanie było. Potem pojechali po Ulerta, aby tu przyszedł. Mieszkał tam, gdzie Osicki. Przyszedł Ulert i tak nawymyślał mu i dał mu polską książeczkę do nabożeństwa, żeby ją czytał. Przyłżnął mu kańczuchem i zostawił go i kazał go do rana pilnować. Ci, co go pilnowali, grali w karty. Ja to poszedłem spać, bo rano musiałem iść do krów. Jak rano się obudziłem i szedłem do Niemca, to oni jeszcze grali. Potem mi opowiadali, co zaszło, bo niby Żyd chciał iść do ubikacji. Ci, co go pilnowali, to powchodzili na płot i rozmawiali. Cepiński i ten z Madalina, bo Wieczorek zostawił wszystko, bo musiał jechać na roboty do Turku. Parzyński też pojechał do roboty na pocztę do Tokar. To ten Żyd zaczął uciekać. Miał takie trepy na nogach, to je rzucił i zaczął uciekać. Ale się przewrócił w życie u Jaśkiewicza. Nie miał jednej ręki, to nie mógł od razu się podnieść. Wtedy go chłopi dogonili i złapali. Wtedy przyjechał Niemiec i wziął go na wóz. Zawieźli go do Tokar do żandarmów. Tam założyli konia do bryczki i wozili go mniej więcej po tych ludziach, gdzie on przebywał. Ale tym ludziom nic nie zrobili. Nawozili go cały dzień, poprzez Polewie, po Małgowie i po innych wsiach. Szukali tych, co mu pomagali, ale on nikogo nie wydał. Jak przyjechali do lasu, tam do tego schronu, gdzie jest pochowana jego matka, to już czekał tam Bukowiecki i Tomczyk. Jak go tam przywieźli, to ci z żandarmi go zastrzelili, a Bukowiecki i Tomczyk musieli go zawalić. Cała historia końcówki życia Bronisława Bułki.
Hashem Eloi.